Kolejny odcinek Randek z balonami, ale tym razem jest zmiana, ponieważ to chłopaki będą przebijać balony. Dzięki chłopaki, że nie przebiliście, ponieważ jeżeli przebiją balon, no to dziewczyna odpada. No ale dziewczyna też może przebić balon. Ja wyglądam jak twój tatuś. Mam jego małe na tapecie. Ale to sugerujesz, że ja na kasę lecę? Czy słyszałeś piosenkę Faraon? Tak. Więc bez przedłużania zaczynajmy, a wy zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i lećmy. 5 stów, 5 dup, dawaj, tutaj zaczynamy odcineczek. To zapraszamy pierwszą dziewczynę. Siemano, siemano. Nikt nie przebił balonu, to chyba dobrze dla mnie, tak? Wykrakałaś. Faraon, dlaczego przebiłeś balon? No, wykrakała, nie? Jakby tego nie powiedziała, pewnie bym nie przebił. Nie boli mnie to. Siemano, jestem Meduska, 27 lat, co robię w życiu? Chyba każdy wie, nie muszę tego omówić. Lisu. Nie mój typ urody. To jest zrozumiałe całkowicie. Siemanko, jestem Kuba. Tak szczerze, nie mam jakiegoś typu dziewczyny, jeśli się klei gadka, to tak naprawdę każda dziewczyna o każdym wyglądzie może być idealna. A okazuje się, że jestem ogólnie najstarsza, gdy chodzi o dziewczyny, bo mam 24 lata w tym miesiącu. No tak myślałam, że to jest bardzo ważna wiadomość. Jestem za młody. Umer do Buszek, 19 lat, no i jestem w technikum już ostatni rok. I ogólnie to sypułam na kajcie i chilluję bombę. Z Beskidu za młody właśnie jestem. Właśnie tego się obawiałam, że poprzeczka może być wiekowo wysoka. Ja mam 28 lat, czuję się teraz staro. Cześć, ogólnie jestem Paweł, lat 20, no co dzień pracuję. Zamierzam dobrze grać i kogoś zostawić. Liczę na miłość. Dobrze, ale Kamil i Mati się ostali. Tak, no to dalej ogólnie studiuję, znaczy kończę studia magisterskie aktualnie, ale idę od października na kolejne studia. Pedagogikę, bo lubię dzieci. Mati wczuty, jakby żonę znalazł. Zobacz, jak on się na nią patrzy, stary. Cześć, jestem Mateusz, mam 29 lat. Ja lubię dziewczynę sąsiedztwa. Miła, z takim sportowym sznytem, duże oczy i ładny uśmiech. Co lubisz robić w wolnym czasie, bo to jest takie dosyć podstawowe pytanie, aczkolwiek dla mnie bardzo ważne. Jestem trochę nerdem, bo uwielbiam grać w gry komputerowe. O, jaka jest twoja ulubiona gra? Aktualnie w sumie... Nie jestem gamingowy, no. Ja też. Naprawdę? No, ja jestem geekiem i nerdem, słuchaj. A w Minecrafta grałaś? Też, oczywiście. Ostatnio wygrałam turniej Minecrafta. Turniej chociaż... Minecrafta? Tak, w speedrunach. Więc miałabym do zaoferowania to, że umiem nieźle speedrunować. No, dobrze, ale... Jurka. Dziękujemy ci. Dziękuję. Bardzo. Życzę ci challengera w LoLu. Chłopaki, uwaga, uwaga. Cześć, ja. Cześć, chodź do mnie. Chłopaki, dlaczego? Taka decyzja najpierw może. Niestety nie mój typ. Nazywam się Kamil, mam 24 lata i przyszedłem po miłość. Generalnie jestem sam od 2 lat, więc to już jest odpowiedni moment, żeby sobie znaleźć dziewczynę. No i myślę, że coś z tego się uda. Jestem Maja, jestem spod Warszawy. Mam 19 lat zaraz. Lisu! Nie wiem, chcę posłuchać dalej. Interesuję się książkami, no nie wiem, koncertami, muzyką. Dobra, Maja, nie przejmuj się. On w ogóle... Kiedy ostatnio książkę czytałeś? Ostatnio kupiłem sobie. Jaką niby? Chyba biografia Diego. Chyba obrazki oglądał tylko. Dziękujemy ci, Maju. Ja już stary dziad przy Maji, chłopie. Chodź do mnie tutaj. Nie przepadam za tatuażami u kobiet. Ale u facetów spoko. Nie. Ale co ty, masz problem jakiś do mnie? Ty, Pawełek. Podpadasz. Cześć, jestem. Mam 22. Ogólnie to studiuję jak... Spokojnie, to tylko małe przypomnienie. Jeśli nie chcesz mieć takich problemów z wysokim pingiem i chcesz grać oraz streamować bez lagów, sprawdź INEA. Bo INEA w 2023 roku osiągnęła wynik najniższego pingu według danych speedtest.pl w Polsce. Wracajmy do filmiku, a więcej informacji będziecie mieli w opisie. Gorąco zapraszam i polecam. Cześć, jestem Kinga, mam 22 lata. Ogólnie to studiuję kosmetologię. No moimi zainteresowaniami no to jest rysowanie, taniec, sporty, tatuaże. A co tańczysz? Aktualnie taniec nowoczesny. Byś była w stanie pokazać nam jakiś ten nie repertuar? Nie, niestety, nie w tej słownie. Jak coś, to Medi może się zamienić. Dobrze, czy macie jakieś pytania do Kingi? Jakbyś miała zmienić kolor włosów, to na jaki? No ja mam ogólnie ciemny blond, ale przefarbowałam się troszeczkę na ciemniejszy, więc ale ten trochę taki aktualny. Rudy wyszedł, czy mi się wydaje? No, czy coś niestety, no, troszeczkę nie troszkę fail był zaliczony. Niestety muszę dziabnąć, bo mi nie siedzi kolor włosów. Okay. Lisu generalnie spoko. Z fryzjerem, więc on widzi takie rzeczy, jak ktoś źle farbuje włosy. Czy potrafisz gotować? Najlepiej na świecie. Ja gotuję dla całej mojej rodzinki, gotuję dla moich znajomych, także ja uwielbiam gotowanie. Lubisz zwierzęta? Uwielbiam. A tygrysy? Pewnie. Okay. Skąd w ogóle jesteś? Z Krakowa. Kraków. Wiedziałam. Ale nie lubicie Krakowa? Nie, co Kraków? Do Krakowa? Super miasto Kraków, ale daleko strasznie. Nazywam się Jan Magdziuk, studiuję fizjoterapię i pracuję aktualnie jako barman. Aktualnie myślę, że trochę pod content chcę polecieć, ale jeżeli coś wychwycę, no to jakby
zawsze mogę zmienić zdanie. Nie, mi chodzi bardziej o wiek. 22 lata, za młodziutka jesteś. Ja już stary dziad. Został Mati 1, Mati 2 i Kamil. Okay. Jaki sport uprawiasz? No taniec, no i chodzę na siłownię, jeszcze w domu pilates uprawiam. Mati jest tak w ciebie wpatrzony, że on nie potrzebuje pytań zadawać. Ja widzę to w tobie, stary, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Nie. Cześć, jestem Mateusz, przyjechałem z Podłodzi, mam 18 lat. Przyjechałem tutaj w sumie bardziej dla kontentu niż, nie wiem, znaleźć dziewczynę, ale jeśli się znajdzie, to będzie dobrze. Chłopaki, czy macie jeszcze jakieś pytania? Bo jeżeli nie, to Kinia teraz będzie musiała dwójkę z was wyrzucić i zostanie tylko jeden. Jak swoją spontanicznością, czy jakbym cię zapytał na przykład, czy jedziemy jutro, nie wiem, do innego miasta albo gdzieś za granicę, to rzucasz wszystko, jedziesz? A odpowiedź tego, że pojechałam spontanicznie do Włoch, to cię przekonuje? Bardzo mnie przekonuje. A gdzie byś zabrał koleżankę na spontaniczny wyjazd? Raczej za granicę, w jakieś fajne miejsce. Podejrzewam, że góry byłyby na pierwszym. I co byś w tych górach robił? Nie, na pewno byśmy się gdzieś przeszli w fajne miejsce, na jakiś fajny widok, nie? Dobrze, więc Kinia, teraz twoje zadanie, przekazuję ci tutaj lotkę. Mam swoją. Pamiętaj, że przebijanie balona bywa ryzykowne. Jakbyście określili siebie w trzech słowach? Nie wiem, jakbym siebie określił. Mądry inaczej. Co to znaczy mądry inaczej? Co to znaczy mądry inaczej? Ja jestem po prostu taki mądry, że nikt nie potrafi pojąć tego, że jestem taki mądry i przez to jestem głupi. Ja myślę, że spontaniczność, jestem szalony i godzę się na wiele rzeczy, na wiele aspektów, nie? Pracowity, lojalny, towarzyski. I mądry inaczej. Jeśli wy się pytacie, czy ja umiem gotować, no to czy wy umiecie gotować? Ja umiem. U mnie by było ciężko, nie? Bo mój tata jest szefem kuchni. W ogóle ja jestem z wykształcenia w gastronomii. Pracowałem na kuchni z 5 lat, także myślę, żebyśmy się dogadali. Coś nie coś potrafi. Dobrze, Kinia. Dobrze, dlaczego wybrałaś Kamila? No bo wydaje mi się najbardziej spoko z nich wszystkich tutaj. To widzimy się później, w drugim etapie. Można dwie wybrać? Można. A, to dobrze. Karol? Patrycja. Proszę cię bardzo, Patrycja. A, Paweł rozbił. No, również tatuaże. Tatuaże, nie twój typ. Okej. Okay. Jestem Patrycja, mam 21 lat, przyjechałam z Rzeszowa. Na co dzień studiuję psychologię zaocznie i pracuję w sklepie zoologicznym. Moją pasją są zwierzaczki i treningi z moimi psami. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Pies. A nie tygrys? Jakie jest twoje marzenie? Lisu zakochany, ja to widzę, jak on na ciebie patrzy. Teraz uważaj, bo ja widzę, że jest potencjał, jeżeli chodzi o lisa. Zróbcie zbliżenie na jego maślane oczka, bo to jest niesamowite. Nie mam takich chyba marzeń bardzo szalonych. A czemu lisu? No bo ja lubię ludzi, co w sekundę powiedzieć do ci marzenia, nie? Wiesz, o co chodzi? W sensie takie szalone, szalonych ludzi. Chyba. No dobra, takie masz szalone marzenie. Szalone marzenie, stary? No. Zrobić wielką imprezę, no i jakiś wielki bar, stary, i przepłynąć przez całą Warszawę. To jest marzenie? To powinien być twój plan. Jesteś bardziej spokojną kobietą, czy bardziej taką trochę bardziej wariantą? Raczej bardziej spokojną. Jakiej muzyki słuchasz? Wszystkiego, wiem, że to będzie pytanie bulwersujące. A lubisz metal pewnie. Słuchać? Metal raczej nie. A żelazo? żelazo tak. Tutaj czasami też coś wleci. A rapu słuchasz? Zależy jakiego. A mówię, słuchałaś jego, Faraon, piosenka? Nie, przepraszam. Nic nie straciłaś. Jak można nie słuchać Faraona? przepraszam. No co tam, halo? Jakbyś miała wybrać jedną piosenkę, której byś słuchała do końca życia? Znowu mam bana, blow. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili. No cóż, no niestety. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Było super. No i zadowoleni jesteście? Jak można Faraona nie słuchać, stary, szanujmy się. Ona tu powinna wejść i od razu zacząć. No co tam, halo? Karol, znowu się widzimy. Proszę cię, Nikola. Mam 19 lat. Generalnie pracuję jako przedszkolanka. Niedawno skończyłam też szkołę. Próbuję też coś w internecie zacząć działać, ale zobaczymy, jak będzie. Czemu? Co, influencerka to nie jest dobry materiał na żonę? 19 lat. Dobra, wiesz, to jest tylko liczba. Nie, ale zobacz. Zobacz, no, załóżmy, ostań koło mnie, Niki. No, dobra, no ale... Zobacz. No. Ja wyglądam jak twój tatuś. Ale wydaje się w porządku, tu przedszkolanka, tu to. Jakbyś miała dostać od chłopaka kwiaty albo czekoladkę, co byś wybrała? To jest ziomek, który zadaje najlepsze pytania. O Jezus Maria, ale to jest podchwytliwe. Kwiatka. Kwiatka? Kwiatka. To dobrze? To nie, bo jakbyś brała czekoladkę, to bym dostał też zjadł sobie czekoladkę. A, no ale ja ci mogę kwiatkę jednego oddać z bukietu, albo ja ci mogę kupić czekoladki, a ty mi dasz kwiatkę. Może być? Dobra. Dobra, widzę, że tu lisu, te maślane oczka. Co ty, Hubi, taki wściekły? Za bardzo mi przypomina moją koleżankę. Ta koleżanka cię sfrendzonowała? Nie, to jest dziewczyna mojego przyjaciela.
To byłoby dziwne w sumie. No, mam jego mamę na tapecie. Masz mamę swojego kolegi na tapecie? No, chcesz zobaczyć? To co ty tutaj robisz, jeżeli ty już masz miłość? A, bo on woli starsze. To milfy zostały. Jesteś mocnym graczem, ziomuś. Boisz zostać w domu, czy wyjść na miasto? Wyjść na miasto. Z tą ekstrawertyczką. Ale też jak potrzebuję, jak trzeba, no to zostanę. Ja jestem taka, bardzo się dopasowuję, ale ostatnio wykryli mi ADHD, więc jestem bardzo ruchliwa. Ogólnie to na spontanie, czy jakoś poukładane życie? Zależy w jakich kwestiach, bo to jest tak, że ogólnie uważam, że jestem taka poukładana pod względem pracy, mieszkania samej i tak dalej, ale jak coś trzeba zrobić, no to ja wsiądę w pociąg, pojadę, nie wiem, polecę, coś zrobię, no bo nie wiem, no żyję się raz, no to chcę się pobawić, nie? A zdarza ci się wstawić pranie i zapomnieć na dwa dni o nim? Nie. Całe szczęście. Mieszkam sama od często. Roku i ogarniam życie. Oprawiasz jakiś sport albo jakąś aktywność fizyczną? Trenowałam bardzo długo ogólnie od dziecka. Byłam gimnastyczką artystyczną, czy liderką, na siłowni trenowałam. Dobrze, Nikola, pytania do chłopców. Dobra, jak bardzo jakby ogarniacie takie sprawy, nie wiem, mieszkanie samemu, jakieś praca? Jestem ogarnięty na tyle, ile potrzebuję. Mati, dwa. Czy jesteś ogarnięty? Ogarnięty inaczej. Generalnie na przykład ostatnio remont pokoju zacząłem sam, więc ściany się mogę pomalować. Mi się wydaje, że jestem jak najbardziej ogarnięty. Mam też własną firmę. Pracuję na turbinach wiatrowych, także tam o kurde, trzeba... ale kupę kasy można na tym zarobić, jak coś. Tylko taki spoiler ci dam. Ale to sugerujesz, że ja na kasę lecę? Ja uważam, że jestem odpowiedzialny, gdy przychodzi jakieś cięższe zadanie bądź coś, nad czym trzeba się zastanowić, nie mam problemu, żeby podjąć ryzyko. I ogólnie nie boję się podjąć wyzwania. 5 lat mieszkam sam, sprzątam, gotuję, pracuję, więc jakby pod tym względem myślę, że ogarniam. Nie boję się pracy. Jasiu, to nie jest rekrutacja na pracę tu. Tyle? Na razie tyle, no powoli. No to powiedzmy ostatnie pytanie. Trenujecie coś? Kalistanikę i na siłowni. Ja siłownię czasami trenuję, tak sporadycznie. Czasami to znaczy. Wiem, że nie widać, nie musi mi tego mówić. Chodziłem chwilę na boks, nie? Także tam meduska, możemy sparring zrobić później. Dawaj rękawice. Tak, raz sobie właśnie gdzieś tam na siłownię chodzę, na treningi coś, a raz mam taki miesiąc, że sobie wolę tam, wiesz, poimprezować leciutko. Czyli macie zbudowany charakter, czy tak? Jaki charakter? Wiesz, ściągnął koszulkę, zbudowani są tam. A to nie jest charakter, to jest ciało. Boże, ale ja tak mówię. A, przepraszam. Wiesz, tak się przykład... w Krakowie mówi, przepraszam. No to ściągnijcie koszulkę. No właśnie o to chodzi, musi być prezentacja formy. Myślę, że na drugiej randce. Jeśli chodzi o sporty, to ja na deskorolce latam i kiedyś jeszcze trenowałem MMA i brazylijskie jiu-jitsu z rożek. Skater? To poczekaj, zbij pana. No. Tu jest wspólny vibe, nie? Ja już wiem, kto wygra. O, lisu serce mocniej bije. A mogę dwóch? Nie. Lisu, ty nie chcesz przebić balona? To zaskleję. Możesz przebić. Ej, ale tu naprawdę iskrzy, nie tylko, że odcinek. Cześć. Trzy. Jezus. Cześć, Karol. Olimpia. Proszę cię, Olimpia. Chłopaki, poczekaj, dlaczego? Ja wolę bardziej opalone dziewczyny. No mi się nie podoba. Dobrze, Mati. Kupiłem się kolor włosów. Szczerze też wolę bardziej opalone. Ponownie problem z tatuażami. Nie mój typ. Został Jaś i Faraon. Kojarzysz nutkę Faraon? Nie. Opowiedz sobie. Robię ubrania, czasami kręcę teledyski, robię zdjęcia na koncertach. Też tańczę pole dance. Teraz będę w klasie maturalnej. Mam wakacje, aktualnie szukam sobie pracy. Ile masz lat? 19. Powiedz swoje 3 red flagi. To mam dużo kolegów, to jest bardzo często red flag. Kilku moich byłych jest raperami, to też jest kolejny red flag niestety. Jestem straszną gadułą. Bywasz ze zdrośnicą? Nie wiem, ja bym chciał wyjść na miasto, nie? I czy tobie by to przeszkadzało? Nie. Czemu miałoby mi to przeszkadzać? Nie, dobrze. Jest się bardziej taka, żeby w domu zostać, żeby gdzieś wyjść? No, wolę w domu siedzieć. Nie lubię chodzić po imprezach zbytnio. No dobrze, no. Coś ty się jeszcze zmienia. Nie, ja od razu powiem, ja kocham wąsy, więc dla mnie to już jest w ogóle. Uwielbiam wąsy. Nie! Ale przecież ty masz wąsa! Nie chodzi o wąsa, chodzi o całokształt. Nie. A podoba ci się Jasiu? Jest blondynem mimo wąsa! To jest połączenie idealne! Karol! Karol! Cześć, Karol. Proszę cię bardzo. Mam 20 lat, pochodzę z Żywca, na co dzień jestem konsultantką, działam też jako aktorka, fotomodelka. Startowałam w Miss Śląska, zdobyłam 2 tytuły, teraz w Miss Polski startuję. Ale nie jestem pusta, bez przesady. Po prostu to jest moje zainteresowanie. A wiesz, jak odróżnić krowę od byka? Możesz mi oświecić. Byk się uśmiecha w trakcie dojenia.
Co? Czy czemu Nataszę Mati odrzuciłeś? Może młoda, niestety. Okej, okay, Kamil. Wyglądasz jak taka modelka, nie? Nie obraź się, ale ja gustuję trochę w innych kobietach. Za wysokie progi. Żartuję. Nie, no każdy ma swoje preferencje. No. A ty, Lisu? O, ja tak jak wcześniej, w sumie lubię bardziej takie zwariowane dziewczyny, że sobie pojadę, nie wiem, na jezioro, przenocuję sobie w namiocie, wiesz, jakoś. A to, że robię takie rzeczy jak modeling, to nie znaczy, że nie jestem zwariowana, jestem bardzo crazy. Ceniłeś mnie po wyglądzie i po wypowiedzi, która trwała może 10-15 sekund. No tak, przepraszam, może się myliłem. Dobrze, wyrzucimy od razu jednego chłopaka, więc zadamy pytanie, czy słuchałaś Faraona? Nie kojarzę. Dobra, chwilę jeszcze pogadamy. Medi, no. Dobra, czy masz jakieś pytania? Czy masz naturalne usta, czy zrobione? No, zrobione. Czy masz jeszcze coś zrobionego oprócz ust? Nie. W jakich facetach gustujesz? Lubię, jak ktoś jest ode mnie starszy, wyższy. Lubię, jak ktoś ma dziary. Uwielbiam. Ja sama mam. Zgadnij ile? 3. 12. Jakich lubisz facetów? No, żeby nie był za bardzo kontrolujący mnie. Nie lubię tego. Dobra, ale już nie mów o mnie, tylko powiedz, jaki jest ideał twojego faceta. Mi najbardziej chodzi o charakter, bo na wyglądzie już wiele razy się zawiodłam. Jakiego red flaga u mężczyzny byś nie da rady przeżyć? Jak za bardzo by mnie kontrolował. Miałam faceta, który był bardzo kontrolujący mnie i chciałabym jednak, żeby ktoś mi potrafił zaufać. A myślisz, że można ci ufać? Oczywiście, że tak. Ja nie daję powodów do tego, żeby poczuł brak zaufania do mnie. A co jak facet lubi czuć kontrolę? Nie wytrzyma. Nieprzesadną, tak nazwijmy. Co rozumiesz za przesadną kontrolę? No nie wiem, takie... Czytanie wiadomości prywatnych? Powiedzmy, że wchodzi na twój telefon, musi wszystko przeczytać. Ale czemu? Nawet rozmowę z mamą. A, no to jest dziwne, okej. Okay. Czyli nie lubisz kontrolujących facetów, tak? Mhm. No to niestety. Twój pomysł na idealną randkę? Ja bym chciała właśnie kogoś zabrać na taką ekscytującą randkę, czyli na pewno skutery wodne albo za granicę byśmy mogli razem gdzieś pojechać, czy też na jazdę konną. Co ty, Mati? Za mało zarabiam. Ja zarabiam wystarczająco dużo, także... Czemu hobby? Po prostu nie pasuje mi ten garnek na głowie, takie włosy. A nie, to akurat jest spoko. To ty pokaż, jaki masz garnek na głowie. No widzisz, też nie masz czym pochwalić. Dobra, Paweł i Jasiu, masz do nich jakieś pytanka? Podajcie swoje cechy. Troskliwy, miły i empatyczny. I zawsze dzień dobry na klatce, mówię. Ambitny, towarzyski i spontaniczny. A teraz trzy negatywne swoje cechy. No, prowadzący nowy. Nie mam takich. Jakie sporty ćwiczycie? Kalistynikę i siłownię. Biegam i czasami w piłkę pogram. Piłkarzyk. No właśnie, to samo pomyślałam. Żartuję, że tutaj Paweł jest spoko. Dobra, no to co, Natasza, decydujesz już? No, niestety. Jasie, jaki dumny stoi, zobacz. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzięki. I widzimy się w następnym etapie. Cześć, Oliwia, ponownie. Cześć, Karol, jestem znowu. Oliwia z artystyczną duszą generalnie. Tak. A znacie się? Tak. Dobrze się znacie? No zaraz się widzieliśmy, nie wiem, co ty sugerujesz. Nic nie sugeruję, po prostu zadałem pytanie, czy się dobrze znacie. Jestem Oliwia, mam 20 lat, interesuję się sztuką, jestem tatuatorką. Paweł, ona jest tatuatorką, tatuaże, uła! Damy szansę jeszcze. Bardzo lubię gotować. Jakie ulubione danie jesteś w stanie zaserwować? Tagliatelle. A posiadasz jakieś tatuaże? Tak, posiadam. Tutaj na przykład są dwa. No, a skąd taka decyzja? Czemu? Paweł nienawidzi tatuaże, on się brzydzi. Mnie też, kurde, trochę to zabolało, że tak powiedział, o tatuażach, ale... A podobają ci się tatuaże Adriana? No, nie mój styl, ale no, ładnie są zrobione. A słuchałaś Faraona? Nie. Teraz już jest sztuką, a malujesz jakieś obrazy? Tak, maluję. Ale nie mam ich dosyć dużo, bo bardziej lubię rysować, bardziej interesuję się architekturą, ale coś nieco też potrafię. Czemu Lisa? Troszkę taka za cicha jesteś, jak to. Za cicha? No bo mnie jeszcze nie poznałeś. Cicha cała. Woda, brzegi rwie. Potrafisz być głośna? Już się nie dowiesz, kochanie. Skąd jesteś w ogóle? Ja obecnie mieszkam w Warszawie, ale tak to jestem z okolic Łodzi, z Bełchatowa dokładnie. A ile masz lat? 20. Niestety wiek. A co wtedy ostatnio nie poszło w tych randkach? Jak to było? Z Rafałem miałam randkę. No i co później? Chcę wiedzieć, co później było. No nic, no. Jakie jest twoje ulubione piwo? Wojak. Ciężko mi stwierdzić, bo piję różne piwa, zależy od humoru, tak naprawdę. To teraz ty, Oliwia, pozadawaj pytania. Jak po prostu widzicie może swoją przyszłość za parę lat? Nie wiem, jaką będę miał przyszłość, no. On żyje z dnia na dzień. Przyszłość, kurde. Nie wiem, jak to określić. Wydaje mi się, że to ciężko określić też, bo ja mam takie życie bardzo spontaniczne, wiesz. Dobrze, Jasiu? Po studiach chcę założyć po prostu swój gabinet własny, prywatny i z tego hajs trzepać jakby, nie? Ja myślałem, że Jasiu już myśli tak przyszłościowo, że myśli, żeby otworzyć tobie gabinet tatuażu. O to obok można. Dobra, zainteresowania. Ja pływam na kajcie
to sobie cały czas gdzieś wyjeżdżam, nie ma warszania praktycznie. Mati? No ja chodzę na siłkę. Moim zainteresowaniem jest pani numer 2. Lubię aktywnie spędzać czas, gdzieś tam siłownia, nie? Jakieś takie, lubię biegać też. Nie, no skoro jest pani 2, no to możesz sama sobie przebić ten balon, ja przynajmniej nie będę musiała iść, tak? Jasiu? Kalistenika, trochę modeling, by zwiedzanie. Teraz w tym roku postanowiłem, że tak kilka razy w roku sobie latam. Ja mam pytanie jeszcze, jaki jest twój ulubiony rodzaj kwiatów? Ale po co pytasz? Przecież wiesz, jaka jest decyzja. Jaś i Hubi, finalne pytanie. Ma któryś z was już parę? Jeden z nich ma. Który? Nieważne. Dobrze, Oliwia, bardzo ci dziękuję. Dziękuję to bardzo. To była przyjemność. Dzięki. Cześć. Bonnie Clyde. Ale seria poleciała. Jak masz na imię? Wiki, Boni. Cześć, Wiki. Ale nawet nie pozwolili ci się odezwać, ja mam pierdzielę. 21 lat, bardzo mi miło, mam na imię Wiki, śpiewam. A byłabyś w stanie coś zaśpiewać? Nie, to jest VIP. Czy słyszałeś piosenkę Faraon? Tak. To on jest twórcą Faraona. Dobra. Ale to co, przecież odrzucałeś dziewczyny, które nie słuchały Faraon. A teraz zostałem odrzucony przez to, że odsłuchała. Bo może lepiej, że nie słuchały, co? Ale zobaczcie, jak karma szybko wraca. Bardzo dobry ruch. Dobra, to może do dwóch ostatnich panów. Jakbyście byli piosenką, to jaką i dlaczego? Znowu mam bana. Dom Góralesko 5. Okej, okay, a dlaczego? Bo jestem w porządku. Jestem biznesmenem, jestem graczem. Mam 5 telefonów, słyszę 5 dzwonków. Jestem graczem, mam 5 telefonów, słyszę 5 dzwonków. Jestem jak 5 points, 5 na 5 pointów. Kupiłem 5 worków, skręciłem 5 joint. Wiesz co jest 5, to 5 i 5 dla ziomków. I ty taki jesteś? Jestem w porządku. Wydaje mi się, że Just Dance. A dlaczego? No wytańczyć. Nie no, generalnie wolę jakieś takie spokojniejsze wiejskie potańcówki niż jakieś... O, to na wesele możemy iść. Super. To co, Wiktoria, chcesz przebić balon? Tak. Komuś? To ja uprzedzę. Bo ja już mam parę niestety. Chcesz przebić czy nie? Nie. Nie chcesz Matiemu przebić balona? Jesteście na siebie skazani. I to wychodzi teraz na to, jak się nie ma, co się lubi. To się kradnie, co popadnie. Pytanie, chcecie coś zmienić w swoich parach? Oczywiście, że nie chcecie, ponieważ nie przewiduję takiej ewentualności, plus nie macie mikrofonu, więc i tak nie możecie nic powiedzieć. Dobra, więc tak, Jasiu, teraz będziesz musiał podjąć decyzję, czy Oliwia, czy Natasza. Chcecie coś powiedzieć jeszcze dla Jasiowi? Ja najpierw jedno pytanie mam. A jak u was zazdrością? Bo ja już mam duży koleżanek. Nie? Jakby... Jak chcecie, to wy możecie przebić. Jakby bardziej mi chodzi o to, że my się znamy, nie wiem, od przedszkola, nie? Z dużą ilością. No i na przykład bym... Ja jestem to w stanie zrozumieć. No ma się znajomych i nie do każdego ma się pociąg seksualny. Jestem to w stanie w 100% zaakceptować. Ja jestem dosyć zazdrosną osobą, ale uważam, że rozmowa to jest klucz do sukcesu, więc... Raczej idzie po prostu dojść do tego i się porozumieć. Jasiu, właśnie, dawaj, co ci serce podpowiada? Przepraszam, nie pomogliście jakby mi trochę z wyborem. Najlepiej to bym chciał z wami obiema, ale wiadomo, że tak nie można. Nie, ja się nie bawię w trójkąty. Kochani, w drugim etapie będziecie mogli zdobyć nagrodę dla siebie albo dla was. Oliwia już zna chyba o co chodzi, tak, nie? Wiesz tak. O co chodzi, więc losujemy zabawę. Jedno tylko, proszę bardzo, jedno. I czytaj. Zgadnij kwiatek. Zgadnij kwiatek polega na tym, że macie tutaj bardzo ładny bukiet i musicie 3 z tych kwiatków nazwać poprawnie. Róża. Róża, bardzo dobrze, jeden punkt. To jest słonecznik? Nie, nikt tego nie słyszał. Tak, nie, dobrze. Tak, dobrze. To jeden każdy słyszał. Tak, 2 punkty. No a to jest gipsówka? No brawo, Oliwia. To może będę florystką. A takie różowe, to może być... Dobra, ja co oszczędzę ci, ja też nie wiem, co jest czym, dokładnie, ale brawo, kochani, udało wam się zdobyć gifta i macie cyferki od 1 do 8, który chcecie wybrać? Ja proponowałam 5. Opa, uwaga. Czego się spodziewacie tutaj? Ja to troszeczkę podejrzałam i wyglądało to jak popcorn. Tak, Oliwia, jesteś bardzo pewna, ponieważ jest to popcorn na wspólny wieczór filmowy, albo wspólny, nie wiem, to grafik mój nie potrafi pisać. Brawo! Ale teraz musicie zdecydować, czy bierzecie ten popcorn dla siebie i przebijacie balona, czy razem idziecie i oglądacie ten seans. Więc teraz takie niezręczne 30 sekund. Marzę ten popcorn. Czas, start. Ja również, więc ja wywalam swoją lotkę. Coś ci się przypomina z ostatniego odcinka? Tak, Olida, może ty przebijesz jedno. To zostało. Dobra, upadło i tak. To niech będzie. Dobrze, no to miłej randki. To idziemy na popcorn. Co będziecie oglądać?
teraz wyszedł ten Deadpool. To nie jest tak budżetowa produkcja i nie będzie to popcorn w kinie, tylko popcorn ze sklepu Żabka, który będzie kosztował 5 zł, a nie 30. A i to nadal jeszcze lepiej. To możemy teraz jeść go nawet. Dziękuję wam, kochani. I Oliwia, masz na pocieszenie, żebyś mogła zasnąć wieczorem i nie myślała o tym wyborze popcornowym. Dziękuję. Dobrze. Mati i Boni, jesteście zadowoleni? Tak. Tak. To tutaj macie konkurencję. Kto chce losować? Dawaj, Mati, będzie na ciebie. Proszę bardzo, co to będzie? O, quiz! Dim. Nie. Więc macie minutę i musicie tylko odpowiedzieć poprawnie na dwa pytania. Minuta, czas, start. Jaki był pierwszy randkowy portal w Polsce? A. Sympatia, B. Tinder, C. Tender.pl, czy D. B2? I to mają być łatwe pytania. Tak. Jaka jest odpowiedź? A, Sympatia. Tak, jest to poprawna odpowiedź. O, to jest ciężkie. Kiedy obchodzimy walentynki? 14 lutego. Naprawdę? Jezu, ja tyle nie pamiętam. A pamiętacie o swoich imieninach? Tak. Tak. Ale dziwaki, dobra. Kiedy powstał pierwszy portal randkowy w Polsce? To pewnie też będziecie wiedzieć. 2002, 1999, 2000 czy 2008? Nie mam zielonego pojęcia. Co? Ja daję A. Dobra, i tak wygraliście już. Chciałem was tak, wiesz, podtrzymać w napięciu. Kochani. Co ty na trójkę? Ulala, ja już wiem, co to będzie. Co byście chcieli, żeby tutaj było? Coś fajnego. Sto koła do podziału, no. Jestem ciekaw, czy pójdziecie tam razem, czy oddzielnie. Chyba raczej razem będziecie musieli, ponieważ jest to... Kurs tańca! Zajebiście. Teraz macie 30 sekund, takie ostatnie, żeby zdecydować, czy to bierzecie dla siebie, czy będziecie korzystać z tego wspólnie. Więc czas, start. Masz lotkę? Masz? Wydaje mi się, że będzie zbędno. Nie ma lotki. Masz. Ja po co, mogę sobie podtrzymać co najwyżej. Ty też? Dobrze, no to miłego tańczenia wam życzę. Dobra, kochani, są nagrody do zdobycia, ale przed tym powiedzcie mi, jak się czujecie. Świetnie się czuję. Tutaj tak, jest dobry wybór, myślisz? Coś gadaliście wcześniej? Nie było zbyt wiele czasu, aczkolwiek coś tam pogadaliśmy. A teraz jest czas na wygranie nagrody, tylko musicie wybrać sobie konkurencję. Ale jest jedna, więc ja wam przeczytam, bo to jest program, który jest ustawiany. Są to kalambury. Lubicie kalambury? Uwielbiam, ale jestem niesława. Macie dwa hasła. To są hasła miłosne, więc musicie dwa te hasła odgadnąć i macie na to minutę. Więc czas, start. Zacznijmy od Kini. Dawaj, Kinia. Ty pierwsza zacznij. Pocałunek. Całować się. Wysyłanie buziaka. Romans. To weź coś jeszcze pokaż. Jak to inaczej pokazać? No nie da się inaczej. Dobra, to coś innego może. Serce. Dobrze, jeden punkt. Okej. Okay. To może teraz ty. Okej. Okay. Język? Brawo, ale to było ciężkie, dobrze? Ale dobrze wam idzie, to jeszcze może ty tutaj. Co to ma do miłości? Co? Pępek. Tak, nie a wiem. To są te... Nie wiem, przepraszam, oszukali mnie. Okej. Okay. Muchanie balona. Nie, jest nie gorszy w kalambury. Balon. Tak, gratulacje. Ja nie wiem, jak to jest. Pokazywać, bo to by było za łatwo. To kto ma wybierać? Kamień? Papier, kamień, nożyce, dawaj. Trzy. Dobra, dobra, wybierz ty. Nie, ty wybieraj. To okay, po co graliście? Dobra. Kolacja w ciemności. Uuu. 30 sekund macie teraz i musicie zdecydować, czy chcecie iść razem, czy po prostu bierzecie to dla siebie. 30 sekund, czas, start. Musicie patrzeć tak sobie w twarz. Tu rozkminiam grubo, nie? I co widzisz? Właśnie nic. No teraz się zaskoczyłem. Dlaczego taka decyzja? Dużo o tobie usłyszałam na backstage'u, także wiesz. A co to znaczy? To możliwe. Nie wiem, o co chodzi nawet. Kamil, powiedz nam. Nie wiem, o co chodzi. Co słyszałeś, Kinia? No powiedz. No nie, to już zostaje tajemnicą. Nie. Okej, okay, no dobrze, no to kolacja w ciemności, pójdziesz sama. Lisu i Nikola, jak się odnajdujecie? Jeszcze raz może zacznijmy. O, Kuba, bardzo miło. Niestety, ale moja randka w ogóle nie chce ze mną rozmawiać. Bo nie chciałem rozmawiać poza kamerami. Dobrze, kochani. Lubicie jeść? Mhm, kto nie lubi? Więc w ciągu minuty musicie zgadnąć, co to za smaki czekolady. Jezu, idealnie. O ten, jak już pierwszy zaczyna. Proszę. Możecie się karmić. Co to jest? Mleczne zwykłe. Tak, dobrze, jeden punkt. Zazdroszczę wam, jestem głodny. Czy nie, że zazdroszczę, że karmicie, ale... Truskawka? Tak, to jest truskawka. O, ta jest chyba gorzka. To jest gorzka? To ty nie chcę. Wyglądaj, co nie chciał sam. Gorzka z czymś w środku. Nie, to nie jest super odpowiedź. Z czym to jest? Kokos? Tak, to jest kokos. Serio? Gdzie to kokosa tu jest? Bardzo dobrze wam poszło i teraz możecie sobie wybrać nagrodę. To ja bym siódemeczkę poprosiła. O, szczęśliwa siódemka.
Jest to sesja zdjęciowa dla par, zrobiona przez mojego grafika, fotografa. O nie, to ja od niego nie chcę. Bardzo ładne zdjęcia będą, naprawdę. Nie, bo ja już miałam od niego zdjęcie. Dobrze, kochani, teraz macie 30 sekund. Start. Co robimy? Przebić? Że ja? Tak? No. Czemu to zrobiłeś? Jesteś za bardzo do przodu, w sensie... Ja? Z nami gadać podobno. On jest skryty po prostu, chłopak. Chciałam, żeby przebił. Niech ma coś. Niech mam coś z życia, co? Niech masz coś z życia. Tak, więc masz teraz sesję zdjęciową. Bardzo ci dziękuję. Ja po prostu nie chciałam odpadać. Dziękuję ci, Nikola, ponownie. Widzimy się w kolejnych odcinkach.